Kościół Żale z nauką rekolekcyjną o godzinie 17:15, podczas których zbierana będzie taca z przeznaczeniem na kwiaty do grobu Pańskiego. Po mszy świętej wieczornej tu bardzo serdecznie zapraszam na wyjątkowy koncert zatytułowany Mój przyjaciel Hiob, wykonaną Włodka Galickiego, Arka Kopczyńskiego i Marcina Chojnackiego. Zachęcam, tym bardziej, że sam słyszałem w próbie, prawie że generalnej, jak ten koncert będzie wyglądał i naprawdę przeżycie duże, tym bardziej serdecznie zapraszam. Nasz ojciec rekolekcjonista Jerzy Winiarski będzie głosił rekolekcje dla ogółu wiernych do środy włącznie na mszach świętych o godzinie 8, 17 i 18. Mamy więc wybór. Dobrze by było, żeby na którejś z tych mszy świętej w poniedziałek, wtorek i środę być. Natomiast szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum z terenu naszej parafii mają osobne terminy spotkań podane im na katechezach. Pozostała młodzież może uczestniczyć w rekolekcjach z dorosłymi. Dzień spowiedzi rekolekcyjnej we wtorek do południa od godziny 8, po południu od godziny 17. Prosimy nie odkładać spowiedzi na niedzielę palmową, a tym bardziej na Triduum Paschalne. Jutro ważne spotkanie z rodzicami młodzieży, która przystępuje do sakramentu bierzmowania. To spotkanie dla rodziców będzie po mszy świętej wieczornej, czyli około godziny 19 jutro w poniedziałek. Z racji na ważność podejmowanych problemów proszę potraktować to spotkanie jako obowiązkowe. Natomiast w środę 9 marca nasz Kościół staje się kościołem stacyjnym Wielkiego Postu. Tu pod przewodnictwem biskupa Ireneusza Pękalskiego na mszy świętej o godzinie 18 będziemy wspólnie modlić się w intencjach naszych. Natomiast taca zbierana podczas tej mszy świętej będzie przeznaczona jako jałmużna wielkopostna na potrzeby biednych. Dodajmy, że w dzisiejszej niedzieli znajduje się przepiękny artykuł o naszym kościele napisany przez panią Annę Skopińską. Zachęcam do lektury, a pani Ani za te piękne słowa serdecznie dziękuję. W sobotę comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. Rozpoczęcie mszą świętą o godzinie 10, zakończenie o godzinie 15. W niedzielę za tydzień taca inwestycyjna, natomiast wieczorem nabożeństwo fatimskie połączone z procesją różańcową ze światłami. Warto też zajrzeć do naszego sklepiku. Mamy oczywiście czasopisma Niedzielę, Gościa Niedzielnego i Dziennik Dominika, czy List do Pani, ale także rzeczy i pamiątki potrzebne do chrztu czy pierwszej komunii świętej. Jest też piękne wydanie Biblii w formie komiksu. Serdecznie do sklepiku zapraszam. I na zakończenie ogłoszeń pomódlmy się za naszych zmarłych.